No, kadra oddaje. Szukamy nowych duetów. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość tej kadry. Brawo Miłosz, chciałeś grać z panami. Ale trafiłem. Nie ma, palił. Dobre. Dobre. Ty Jarek mi tu trzęsie ten biurkiem. Lecimy. Damian, jak ci się gra 2 na 2? Bardzo dobrze. Szczególnie w CS-a teraz, jak sobie gram. No, masz przerwę, ty swoją przegrałeś. Teraz inni grają. Dobrze, trenujemy sobie ładnie. Szukamy nowych duetów. Bo wiadomo, inna gra, może być inne możliwości, także na spokojnie staramy się przetestować każde możliwe ustawienie. Dobrze, pierwsza wygrana. Dzisiaj. Nie, wydaje mi się, że ze mną wygrałeś. Czy remis był? Remis. Sprawdź to razie w kalendarzyku, poproszę. Sprawdzimy. Nie mogę. Elegancko, bejotki! W ogóle nie lubię tego spodu, nie? W sensie ja go bardzo rzadko używam, ale tutaj idealnie te, łapiesz timing, nie? I potem już 1-1. Jak na co gra? Na co? Przyszłość. To jest przyszłość. To jest przeszłość, teraźniejszość i przyszłość tej kadry. Polska, mistrzem świata, symulacja, wygrana z Koreą za pierwszym razem. No tą drugą konferencję bym sobie z chęcią ominął. No. Jeśli no. Można. Chodźmy już, losowanie oglądamy. Polska z Francją w grupie. Dużo razy na nie graliśmy w sumie na tych mistrzostwach. No. Z parów. No bo byli słabi, no co nie pamiętam. No, nie tak. Okay. No, najgorzej. Lubimy, nie lubimy z nimi grać. Znając życie, to pewnie Izrael do nas się dolosuje. No najgorzej chyba jakby Hiszpania znowu wleciała. No i jest Hiszpania. Co tak mówisz? Brawo Miłosz, chciałeś grać z Hiszpanami? Ale trafiłem. No, za bardzo nikt nie chciałem, bo ciężka grupa się teraz robi. No. Chodź bidziej, losowanie jest grup. No, na play-insy. Teraz? No, coś w tym stylu. No na żywo, Bartek. Które tam można mieć? Teraz Izrael losują. Co? A my jesteśmy na kamerze? Może na vlogu. Jest Izrael, dla nas, tak jest. Musiał być. Gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy tej? A, no trzecie. Francja, Polska, Finlandia, Hiszpania, Izrael. O kurde. Ty, no dobra dywizja, moim zdaniem. Zaś ty. Na ludzie wychodzimy, tak? Jeszcze Szwajcaria i Belgia. Jako ojciec mistrzowie świata tak patrzę na to, no co? No trzeba zrobić robotę i tyle. Jest robota robić, no. Co tam u ciebie? Nie w porządku. Aktualnie chillerka, chłopaki grają, ja pozuję. Tak to się kręci. Jak tam w tym sezonie, jakie oczekiwania? Oczekiwania? Ja raczej z takich oczekiwań sobie nie zakładam, po prostu ciśniemy byle do przodu i póki co jest fantastycznie. Co, chciałbyś być mistrzem świata, co? Musisz szukać, że będziesz? Myślę, że tak. Też zależy, bo to wszystko od Furmana, bo zawsze kierowany jestem przez niego. A to Furman chyba dzisiaj. No właśnie. Coś taki średnio. Troszeczkę zawodzi mnie, bo myślałem, że mnie pociągnie ze sobą, a tu muszę... Tutaj cię przyciągnął. Nie wiem, co tam się w tych deakach stało, że nie, coś się nie wiem na FGS-a. No niestety, trochę ambicja za duża i miałem 960 punktów i zamiast to zostawić, to chciało się grać do 1000, no i wyszło jak wyszło, że się 100 do dołu poszło. Równe mecze z chłopakami cały czas. No ale ile wygrałeś? 4. 4, no a kto jest najmocniejszy? Najmocniejszy? Wydaje mi się, że solo Damie. A w 2 na 2 Dejmi z Zalewskim. Wow!
Na online mam za słaby internet. Muszę światłowód sobie zamontować, bo przecież mam tą skrętkę. Ta skrętka mi laguje po prostu. Co? Będzie paczuszka, będzie paczucha? Będzie content dla widzów, no będzie, będzie, to jest to. Nie, to mi się podoba, to się kręci. Słuchajcie, szybki odcinek, jesteśmy na zgrupowaniu kadry FIFA 23. Jedziemy, paczka za monety, 125 tysięcy monet, uwaga! Kamil to robi, dla widza, tak jest. O matko jedyna. What's poppin'? What's poppin'? Dobra, nie warto było za te monety, Kamil, ale nie zawsze wszystko w życiu warto. Nie otwieraj paczek. To jeszcze może Team Udwig Premium, Dawid Dajry. No dobra. Jest! Zgodził się, dobra. Które trafi? To. Ja, kapowy. I co? Ale reakcja, kurde! Tronuje czy nie? Nie! No, kadra oddaje. Karty mogą się powtarzać, ale te karty, które są użyte w pierwszej trójce, już przez nikogo nie mogą być wybrane później. Pierwsze trzy od razu. Kolik Nazario wyje. Dobra, i teraz jedziemy wężykiem. Jedna karta, jak ty ją weźmiesz, to już nikt jej nie będzie miał. Okay. I tak bierzemy cztery razy. I potem odpalić sobie w futbinie, czy ten skład w ogóle ma ręce i nogi. Trzeba zawsze patrzeć, ile pozycji zostało, ile zawodników na danej pozycji jest dostępnych. Ja na przykład uważam, że lewe skrzydło jest bardzo słabe w tej grze, że jest bardzo mało zawodników na lewe skrzydło. Supera mi brakuje. Chcę wybronić. Ale słabego czy dobrego? Dobrego. Cristiano. Ronaldo? No. Ładny CR7 Beretek. No Siemek to kminie na futbolinie. Jak kminie, kminie. Dla mnie Leoś oczywiście. Co? Leoś. A. Jak taki tryhard jesteś. No ja właśnie tego nie wrzuciłem sobie, ale... No jak gdzie? Ja tu stoję z głową. Nie, kompletnie. Ja zauważyłem, że mi napastników brakuje. Mam na razie dwóch ofensywnych na razie. Bartek z ławkę. Ja myślałem, że mam trzech. Za mnie teraz będzie Federico Valverde. O kurcz. W sumie rzeczywiście jednak nie pomyślałem o formacji, źle to trochę dobrałem. Moim zdaniem ekipa jest fantastyczna, ale z dylemat z lewym skrzydłowym, bo tutaj jest trochę niedobór. Ale tak szczerze myślałem, że będzie dużo ciężej. Zanim Garincha git i potem sobie wrzucasz i tak kogoś z ławki, wiesz. Wtedy masz naprawdę go, gościa, którego musisz, znaczy warto... I dawaj mi jednak szeroką kartę. I dawaj Garincha. Ty, on jest dobry na dobry, 90 pace na środek obrony, no chłopie. Aha. No i zostaje mi Elo.